Witajcie. Witam Państwa serdecznie. Nie wiem, czy coś z tego będzie ciekawego. Państwo pewno oczekują niezwykłych historii, ale pewno nic takiego nie będę mogła wymyślić. No zobacz. To się okaże, Pani Dawetko. Tak. Ja zresztą mówię prawdę, tylko prawdę. Nic nie zmyślam. Zaczynamy od małego fragmentu. Co takiego? O nie! Nie będę patrzeć. Bo powiedziała. Będzie taka gadka. Jadę z końca nauki. Co to miałam zostać aktorką? Przyjechałam do Kosarzysk. Ale z Warszawy taką wstrzymał do w kapeluszu. Idę sobie tak ważno przez gościniec. Patrzę się. Moja koleżanka tylko ze szkoły, co tu chodziła. Julka ze Świniorek. Baśmy się lubiły. No i tak się przywitały. Dalej będę mówić już normalnie, bo to jest ważne. Więc ona zaprosiła mnie do swojego domu. I tak rozmawiamy, ona szła na rzadko, że miała dziecko. Ja się pytam, Julka, wiesz co, skończyłam właśnie studia. Zgadnij, jaki mam zawód. Na tak patrzy na mnie, wiesz co? Coś w mi się widzi, co komediantka. Tak. To autentyczne, to taka moja przyjaciółka. Bardzo inteligentna, ciekawa dziewczyna. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Moja Historia, którego bohaterkami i bohaterami są wybitne postaci polskiego teatru. Dzisiaj nie muszę Państwu przedstawiać, zresztą zwykle nie muszę Państwu przedstawiać naszych gości. Dzisiaj bohaterką cyklu Moja Historia jest znana polska komediantka Natasza Flars. Pani Dano, to ja chciałem zacząć od Kosarzysk, bo w Kosarzyskach wszystko się zaczęło. No. Jeśli jest gdzieś początek Pani historii, to właśnie Pani rodzinna wieś. Słyszałem, że zajmowała się Pani głównie łapaniem węży. Nie, to żadna rodzinna wieś, bo moi rodzice byli nauczycielami i po prostu uczyli w Kosarzyskach. Mhm. I dlatego tam się urodziłam. Miałam to szczęście, bo to rzeczywiście przepiękna wieś. Nawet dzisiaj, wtedy jak ja się urodziłam, była dzika, cudowna. Z miasta ludzi nie było, jak to się mówiło. Bardzo nas cieszyli, śmieszyli ludzie z miasta. Bo tak mówili, patrz, jakie piękne drzewa. Jakie piękne. A my mówimy, co oni? Durnie drzewa nie widzieli, tak mówią. Nie mogliśmy zrozumieć ich reakcji. Zresztą to ciekawe, że taki na wsi, i to takiej bardzo dzikiej wsi, tam sami analfabeci byli, bo to na samej granicy. Tam szkoły nie było. Dopiero się szkoła wybudowała w 20 roku, a tak to uczono w takich izbach ciemnych. To było właśnie coś cudownego, że oddzielona od miast, od cywilizacji. Dlatego mówię, że się urodziłam w takim dzikim miejscu. A jak to było z tymi wężami? Były łapane czy nie? Proszę? Węże były łapane czy nie? Bo ja słyszałem, że Pani łapała za skrońce, czaiła się na nie nad strumieniem i łapała Pani za skrońce, prawda to czy nieprawda? Proszę Pana, to Pan opowiada. Ja oczywiście tam były przede wszystkim te dzieci wiejskie, z którymi się bawiłam.
krowy, jak właśnie to. Bo dzieci na wsi przed południem pracują bardzo, pomagają rodzicom, a po południu właszą krowy. No i wtedy mam cudowne towarzystwo miałam. A wtedy, kiedy nie miałam towarzystwa, no to chodziłam do lasu, na potoki, a to rozmawiałam z lasem albo z potokiem. Posyłałam listy do morza, bo tak sobie myślałam, że jeżeli ja coś powiem, to popłynie to jedno potokiem, potem do rzeki, aż dopłynie do morza i przekazywałam wiadomości do morza. Więc nigdy się nie nudziłam, bo tyle cudownych rzeczy dookoła. Albo się leżało na brzuchu i oglądało w trawie, co się rusza, jakie robaki łażą, albo jak chorówki pracują. W lesie to jeszcze słuchałam, myślałam sobie, co się działo 100 lat temu i żeby las mi opowiedział o tych ludziach, którzy tutaj byli w tym, przechodzili przez ten las, może jacyś rycerze. Nie można się nudzić, bo tyle jest cudownych rzeczy ciekawych wszędzie. Na takiej wsi, w mieście można się nudzić, ale nie na wsi. I takiej, no, dzika. Tam było tak, oczywiście znachorka była, leczyła w sposób specjalny, a poza tym na krzakach spotykało się takie kolorowe szmatki na przykład. Ja pytam się, co to znaczy. Jak ktoś jest chory, to tę szmatkę daje na krzak. Jak ktoś zdejmie, weźmie tę szmatkę, to ta choroba z niego przejdzie na tego, co wziął tę szmatkę. Bardzo praktyczne. Takie historyjki. No ale to ja Państwu nie opowiadam o dzikiej wsi i o zwyczajach, o strachach, o legendach, bo tam straszyło. Czarny jeździec, na czarnym koniu jeździec w nocy i dzwonił łańcuchami. Wodnik był w takim potoku głębokim. Okropnie się bałam, no, ale nie chciałam, bo tylko wiedziałam, że tak jest, taki wodnik. Bo to w takiej wsi to wszystko jest takie zaczarowane. Są legendy i żyją różne stwory. W potoku oczywiście jest wodnik. Na wsi, Pani Danuto, mówi Pani o czarnym jeźdźcu, w mieście była czarna wołga, czyli właściwie coś się zdarzyło. Czarny jeździec, a to koło Folusza. Co to jest Folusz? Bo tam zawsze tak stukało, w nocy stukało, potok szumiał, tam był taki wodospad, i na taki zakręt i ciemno. Dlatego tam ten koń, czarny koń i tam straszyło. Bo tam był folusz. Folusz służy do tego, żeby folować sukna. Jak się z wełny zrobi materiał, a to górale, to takie jak mają te portki czy gunie, to takie sukno. To jest folowane. To znaczy, że takie drewniane się obraca i takie drewniane kloce uderzają, polewa się gorąca woda i tłuką ten na taki filc, na to sukno. To się nazywało folowanie w foluszu. I dlatego ten stuk w nocy był i wodospad jeszcze, no różne straty. Był też diabeł Rokita, bo takie wierzby rosły nad gościńcem. Wzdłuż, to tam mieszkał diabeł. Pani mówi o tej, właściwie o miejscowości, z której Pani pochodzi, o wsi, o tej okolicy, że to była to, co słyszymy, okolica Zabobonna, gdzie właściwie ludzie byli analfabetami. Wieś rzeczywiście, życie w głuszy, bardzo daleko od cywilizacji.
Ale pani dom to był dom nauczycielski, bo pani rodzice byli obydwoje, prawda? Nauczycielami. To znaczy, wybudowano szkołę. Wojna się skończyła w roku 18, a w 20 to dajmy pierwsza szkoła. Wojna światowa. Tak, młodzi ludzie. Ja mówię o pierwszej wojnie światowej, bo ja miałam kilka wojen. Wliczam Jaruzelską też. Więc to było zaraz, bo mi uciekło. Mówiliśmy o tym domu rodzinnym i o rodzicach nauczyciela. Nie, nie rodzinnym. O szkole. To nie, ja się tam urodziłam, ale na Leśniczówce nie mieliśmy domu. Po prostu zostali zaangażowani, mianowani. Mój ojciec został kierownikiem tej szkoły i mama nauczycielka. Więc na początku nie było szkoły. To ja pamiętam, że tak miałam pewno 3 lata. Przez taki próg się przetaczałam i tam była taka ciemna izba, tablica i ławy, i dzieci siedziały, i mama uczyła ich liter. Bo tam zupełnie nikt nie umiał ani rachować, ani pisać. Zupełnie całkowita, stuprocentowa analfabeci wszyscy. Więc to było od początku. Jak dbała Polska o to, jeżeli wojna się skończyła w 18 roku i w tej dzikiej wsi była zbudowana szkoła. Od 20 roku już była szkoła zbudowana. Dwie takie klasy, duże sale i był zbudowany do mieszkania dla nauczyciela, dla nas. Mieszkaliśmy tam przy tej szkole. A czy ta pierwsza wojna dotarła w ogóle do państwa? Odczuliście jakoś? Wie pan, ja nie mogę, wojna się skończyła, to miałam 3 lata. Ja jestem z 15 roku. Więc ja żadnej wojny nie pamiętam. Tam nie było. To w piwnicznej tylko było. Tam były egzekucje, tam wieszano Rusinów, jakieś okropności, to ja nie wiem, to co opowiadam znam. No, a tak to była, ale ludzie byli cudownie, bardzo życzliwi, serdeczni. No, ale nikt, ale dzieci chodziły do szkoły, uczyły się już. I była to dziwne, pomoc amerykańska, ogromne, do tej dzikiej wsi, na samej granicy, docierały transporty. Było tak, ryż, mleko skondensowane, smalec, kakao, mleko, także dzieci dostawały drugie śniadanie, gotowało się całe takie kotły, właśnie kakao z mlekiem i ryż, były odżywiane dzieci i to było, jak ja miałam 5-6 lat, jak to. I to docierało, dzisiaj to kradną wszystko. A wtedy tam ta pomoc amerykańska była ogromna. Pani, to wczesne dzieciństwo skończyło się wraz z też przedwczesną śmiercią pani ojca. I wtedy, jak rozumiem, rodzina musiała się wyprowadzić do Sącza? Jak nie, nie myślę, nie musiała, bo przecież dalej tam uczono. Ja miałam 9 lat, tylko chodziło o to, że my się musieliśmy się kształcić. Gimnazjum było już od po 4 klasach. 8 lat gimnazjum trwało. Więc matka przeprowadziła się do Sącza. Tam uczyła w szkole w Nowym Sączu. A myśmy chodzili, bo ja miałam brata jeszcze, 4 lata młodszego.
i maturze zdawałam w Nowym Sączu. Ale pani bardzo nie lubiła chyba tego Nowego Sącza, prawda? Przede wszystkim z tego powodu, że trzeba było założyć buty. No tak, w takiej cudownej wsi, gdzie była całkowita swoboda i na bosaka się biegało. Ja taką umowę miałam z mamą, że od 1 kwietnia do 1 listopada na dworze nie wkładam buta. Tylko do kościoła przyjechało, to było buty włożyć. Pardon. Więc na bosaka i potem w zimie w domu też na bosaka. Kiedy się pojawia pani Danuto teatr w pani życiu? Teatr? U mnie w Osowni u nas. Bo były zabudowania gospodarcze. Lewy była stajnia, stodoła i wozownia. Więc z tej ponieważ stała tam bryczka, różne rzeczy były, więc ja wymyślałam przedstawienia. I miałam koleżanki, kolegów, to już wtedy zaczęli. Oczywiście co dzieci się bawią, to co widzą w kościele. A to chrzciny, a to wesele, śluby, a to nabożeństwa się odprawiało. Bo to jest ten pierwszy teatr, to jest kościół. A kiedy była już pani w Nowym Sączu, to ten teatr cały czas był obecny? Tam też pani dalej ten teatr tworzyła już jako większa, podrośnięta dziewczyna? To dopiero w gimnazjum, gdzie uczył rysunków artysta, malarz Bolesław Barbacki, rozstrzelany przez Gestapo, ponieważ oni powiedzieli, że go ocalą, jeżeli wymaluje ich portret. Tego szefa Gestapo. On powiedział, że nie wymaluje, więc go rozstrzelali. To był wspaniały artysta znany, portrecista. I on stworzył w Nowym Sączu Towarzystwo Dramatyczne, taki teatr amatorski, do którego przyjeżdżała Siemaszkowa z Rzeszowa, znakomita aktorka. To był świetny teatr. I tam właśnie zagrałam, mając 12 lat, ponieważ byłam bardzo mała, ale jak się okazało, to i potem też nie wyrosłam specjalnie. Więc grałam takiego 6-letniego Michasia z Forsztyni. I to były pierwsze moje właśnie występy. Wywiad z dziennikarzem, recenzja. Dobra recenzja? Nie wymieniona byłam, co to było mnie. Miałam krótką scenę. Tak, ponieważ ten dziennikarz zapytał się, a jak ty dziecko masz na imię? Ja się wściekłam. Ja miałam 12 lat, a on ośmielił się do mnie mówić dziecko. Powiedziałam, tak, nazywam się tak jak czekolada. Musiał się domyślić, że Danusia. Ale to jak skoro jesteśmy przy Danusi, to jest jeszcze jedno imię. Właściwie pani pierwsze imię, którego pani zdaje się od początku nie znosi i nigdy nie, pani go nie używała. Nigdy nie było używane, ale ksiądz ten, zresztą wrzeszczałam na tego księdza przy chrzcie, bo krzyczałam, nie chcę księdza. No więc on powiedział, że żadna Danuta to jest pogańskie imię. Na pierwsze muszę mieć chrześcijańskie. I Zofia. I uparł się i na pierwsze Zofia. Nie? Nigdy tego imienia nie używałam, ponieważ mnie taki był zwyczaj, że chrzczono 3-letnie dzieci. Takie już. I zawsze byłam Danusia, więc niby ta Zofia. Dopiero później sobie w urzędzie wkreśliłam. A już nie ma Zofii. Nie ma. Zofia narzucona, Zofia wykreślona. Pani... Nie, no ale dla mnie obce, ponieważ nigdy do mnie tak nikt nie mówił, więc... Nie. Po co tyle tych imion? Jedno wystarczy. Trzeba pani Danuto wyjechać po maturze. Trzeba zdecydować, co zrobić ze sobą dalej.
Pani postanowiła wybrać się do szkoły zgoła nieartystycznej, do Krakowa, do Wyższej Szkoły Handlowej. A tak, no oczywiście, bo przede wszystkim miałam młodszego brata, trzeba było pieniądze mieć takie skończyć studia, żeby dostać pracę. Wiadomo, że na WSH, Wyższa Szkoła Handlowa, to jest dużo możliwości. Wobec tego poszłam do tej szkoły, studiowałam przez rok. Nawet mnie to, interesowały mnie te przedmioty, ale na takim balu sylwestrowym w Sączu przyjechał koledzy z Warszawy. Mówi, co ty robisz w jakiejś handlówce? Jest w Warszawie szkoła teatralna. Jedyna w Polsce była. Teraz to pełne z tych szkół. Przed wojną był Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej. I oni mi, jeden z kolegów mnie zawiózł do Warszawy, bo ja tam nigdy nie byłam. I zaprowadził na egzamin. No egzamin, wstyd powiedzieć, aż mnie za drzwi wyrzucili. I to nie byle kto panią wyrzucił za drzwi? Zelwerowicz wyleciał za mną i powiedział, że mój egzamin to tak jakby aptekarz mylił olej rzycynowy z kwasem solnym. To ja takie mam pojęcie o teatrze. A kiedy pani chce wyjechać? Ja mówię, wtedy kiedy się dowiem, czy zdałam. No, on lubił bezczelne, Selwerowicz. I mówi, to proszę iść do takiej biblioteki publicznej, studiować tam o teatrze i w sobotę przyjść. To była środa. W sobotę miałam przyjść już z większymi wiadomościami. Przyszłam i widzę, że jeszcze dwie osoby czekają też, takie same mądre jak ja. To była Hanka Bielicka i Jurek Duszyński. No więc myśmy weszli, ta komisja popatrzyła na nas, mówi, nie, nie, to na półroczu będziemy. Zostajecie przyjęci, poprawka będzie. Nigdy nie było poprawki. I tak oni źle zdawali jak ja, ale właśnie myśmy ukończyli tę szkołę, bo 26 osób było na pierwszym roku, a skończyło 5. Właśnie to była Hania Bielicka, Irena Brzezińska, Jurek Duszyński, ja i jeszcze był jeden z kolegów, który zginął w czasie wojny. Ale był jeszcze jeden zarzut w szkole teatralnej, zdaje się, od Zelwerowicza. Kiedy przychodziła pani na kolejny semestr, to była adnotacja, że Szaflarska przychodzi na kolejny semestr z zastrzeżeniem, ma za małe oczy. A, tak, za małe oczy. No to ja strasznie się zazłościłam, bo było napisane nawet, że przeszła na drugi rok z zastrzeżeniem, że ma za małe oczy. I tam kancelaria profesorów była niżej, poziom taki był. I dyrektor Zelwerowicz był niżej, wychodził, ja mówię, co to znaczy? Co to ja mam zrobić, ponacinać sobie oczy? Co? No, ponieważ ja nakrzyczałam na niego, to był zadowolony, bo on nie lubił pokornych ludzi. No i on mi powiedział, że mam zawsze łapać reflektory i oczy otworzyć mocno i łapać reflektory na scenie. Nigdy nie miałam kłopotu z oczami. Pani Danuto, co to był za czas, ten czas studiów w Warszawie? Przyjechała pani właśnie z Kosarzyska, potem Sącz, potem Kraków, potem Warszawa, coraz większe miasta, coraz większe miejscowości. Przyjeżdża pani po raz pierwszy w życiu do Warszawy. Idzie przyjeżdżam, pani do... wychodzę na ulicę, spojrzałam i powiedziałam, to jest miasto mojego życia.
Tak było. Kraków nie przyjęło mi się, nie przyjęło się. Ja bym nie mieszkała w Krakowie. Lubię bardzo na parę dni do znajomych pochodzić po Krakowie. Śliczne miasto, piękne. Ale mieszkać nie. A w Warszawie zakochałam się, jak wyszłam z pociągu. Zobaczyłam ulicę i powiedziałam, to jest miasto mojego życia. To była Warszawa lat 30. Co robiliście w wolnym 36. czasie? 36. Co robiliście w wolnym czasie jako studenci w Warszawie? Był wolny czas poza szkołą? Nie, było ja życie poza szkołą? Przyjechałam, żeby zdawać do szkoły teatralnej. I kolega, który studiował medycynę, zaprowadził mnie tam na Trębacko 10. Pytam się Woźniego, kiedy jest egzamin. Teraz, powiedział. Czyli z pociągu wyszłam na scenę. No, skompromitowałam się, ale przyjęli mnie. Przyjęli panią, pani Danuto, no i skończyła pani Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej w roku. No tak, nie było łatwo, bo jeżeli 26 osób, a kończy 5 osób. Wyrzucali po 10 osób. No. Tak. Nie było łatwa szkoła. Bardzo surowe, bardzo wymagające, ale myśmy byli takim rokiem właściwie doświadczalnym, bo ci, co przed nami skończyli, to było ich 14 osób, a tu skończyło 5 osób. I powiedziała profesor, tak, skończyło was tylko 5 osób. To były 3 kobiety i 2 mężczyzn. Ale jesteśmy spokojni, że nigdy nie będziecie mieli kłopotu z zaangażowaniem się z pracą. Nigdy. Jesteście tak jak oszlifowane dniami. Jesteśmy. Czyli zmienili taktykę, bo jak kończyli także dobry, to potem ci ludzie byli bez pracy, niezaangażowani. A nikt z nas, czy Hania Wielicka, czy Jurek Duszyński, czy ja, czy Irena, nie mieliśmy kłopotu. Mieliśmy po kilka propozycji. Ale wybraliście Wilno. Dlaczego Wilno? Wybraliśmy Wilno, ponieważ 4 osoby zostały z 5 zaangażowane. Chcieliście się po prostu razem. Tak, przemieszczać. Ale mieliśmy inne miasta też. Ja miałam Lwów, Bydgoszcz, Grudziądz, dużo miast. Bo jeżeli kończy, jest jedna szkoła teatralna na całą Polskę i kończy 5 osób, no to są propozycje, bo chcą, potrzebują młodych aktorów. A każdy z nas był Hania charakterystyczna, Bilicka. Jurek Duszyński, Amant, Czesio, Amant, 2 takich. Ja tak pierwsza naiwna, charakterystyczna, bo tak się dzieliło. No i jedna taka właśnie piękna, która do takich heroin, bo 3 aktorki. Więc to mieliśmy propozycję do wielu miast. Wybraliście z racji tego, że zagrażowano... Wybraliśmy Wilno, ponieważ Wilno było miastem bardzo teatralnym i każdy z tych znanych aktorów, czy Eichlerów, przychodził przez Wilno po szkole. Takie teatralne miasta to są... Właśnie było Wilno, był Lwów, Kraków. Warszawa nie. W Warszawie było długo trzeba, żeby się... Liczność zauważyła aktora. Wymagająca publiczność bardzo Warszawie. Początek pani teatralnej drogi jako profesjonalnej aktorki to jest wyjątkowo niefortunny rok. Rok 1939. To był też rok, w którym ostatni raz zobaczyła pani swojego brata. Tak, ale nie będziemy mówić.
Jak wyglądał Pani nie dan... mogę. Tak. Nie będę mówić, bracie był w kawalerii. Więc zginął w kawalerii. Jak Pani Danu to wyglądała, wyglądał ten początek w teatrze na Pochulance, jakżeście tam dotarli do Wilna? Mimo tego, że każdy z nas miał kontrakt, bo czwórka, to Hania Bielicka, Brzezińska, ja i Jurek Duszyński. Wszyscyśmy się stawili w teatrze, mimo że już pociągi jeździły z wojsk, była mobilizacja, pociągi wypełnione wojskiem. Ja taką wyprawę miałam przecież, bo to pierwszy rok, angażement. Co powinna mieć aktorka? Poza oczywiście ubraniem na co dzień, ale obowiązkowa była suknia balowa, suknia wieczorowa, suknia garden party. Ponieważ w karnawale przed wojną, nawet na studiach byłam, to w każdą sobotę były bale. I myśmy byli. Byliśmy proszone, więc czy to był Akademii Sztuk Pięknych, czy w konserwatorium, czy nasz, mi spada z tego ucha okropnie nie. Już. No więc chodziło się na bale całą noc do rana w niedzielę. Ponieważ Warszawa, wszystkie miasta się bawiły w karnawale, to były inne zwyczaje i inne wymagania, jeśli chodzi o stroje. Mężczyźni na bal musieli mieć frak, na zabawę smoking. I my też, suknie balowe były inne, wieczorowe to na zabawę i garden party to jeżeli to na powietrzu. No, co będę opowiadać o balach? No bardzo zresztą suknia balowa tym się różni od wieczorowej, bo obydwie były długie. Tylko balowa była bardziej goła. Gołe plecy, ramiona, dekolty. Natomiast wieczorowa musiała mieć długa, ale skromna. Pani Danuta, a niech mi Pani Państwu powie, jak to było możliwe, że to Hanka Bielicka była z Jerzym Duszyńskim, a nie Pani. Czy co? No, że Hanka Bielicka była z Duszyńskim parą, a nie Pani z Duszyńskim. A bo ja się nigdy nie interesowałam Duszyńskim, ani on mną. To cóż, ładny. Ja się w ogóle żadnym kolegą aktorem w życiu nie interesowałam. Bo to byli koledzy. To nie była żadna atrakcja. Ale pojawił się mężczyzna w Pani okolicy, który w końcu, w którym w końcu Pani wstąpiła. A który był mój związek małżeński. No tak, ale to był pianista. No właśnie. Nie aktor. Niedźmę, wychodzi z aktora. Nie, to przecież nudno byłoby strasznie. A czy Państwo się poznali na, w szkole teatralnej? To było tak, że Państwo się poznali właśnie gdzieś podczas zajęć, kompaniowanie, zajęcia muzyczne. Tak, z moim mężem, tak. Ponieważ wszystkie lekcje poza aktorskimi, ale ruchome, ruchowe, to znaczy plastyka, rytmika, taniec, do tego potrzebna była muzyka. Wobec tego, ponieważ Ekier był w konserwatorium, musiał opłacić, to zarabiał, że grał na tych lekcjach naszych, jego siostra zresztą też pianistka była. I oni sobie zarabiali, żeby opłacić studia. I tak tam go poznałam. Tak, w czasie. Ale ponieważ ja lubiłam bardzo, moja mama pięknie grała na fortepianie, lubiłam fortepian, muzykę. Wobec tego zainteresowałam się. W Wilnie właściwie jest z jednej strony front, z drugiej strony front, bo z jednej strony idą Niemcy, z drugiej strony idą
Rosjanie. Tak, tak. O, wesołe było życie. Więc myśmy pojechali do tego Wilna i graliśmy farsy 14 premiera września. To był mój debiut, dlatego pamiętam datę. 14 to farsa, bardzo zabawna. I graliśmy przy pełnej widowni 14, 15, a 16 w czasie grania zaczęli ludzie uciekać z widowni. I słychać było strzały, artylerię. Wchodzili Ruscy 16 września. I myśmy grali, ale myśmy byli tak wychowani jako aktorzy, bo była ta pełna widownia i uciekali. Myśmy grali, a ludzie uciekali. Zostały 3 osoby. Wobec tego myśmy skończyli granie całej sztuki dla tych 3 osób. Wśród tych 3 osób to był Wołejko Czesiek. Później się opowiadał o tym. Był nasz kolega. Wtedy jeszcze nie był aktorem. I dla 3 osób skończyliśmy tę farsę. Bo tak byliśmy wychowani, że nawet gdyby jedna osoba została, to trzeba było zagrać tę sztukę dalej, kończyć. Bo zapłacił, przyszedł. Ale w końcu trzeba było przestać grać, prawda? No, a kiedy? Myśmy skończyli sztukę. Graliśmy do końca, bo 3 osoby byli do końca. A potem jak wyszliśmy, przedtem było zaciemnione Wilno. A kiedy wyszliśmy, było oświetlone i nasza armia wychodziła bez broni. I więzienia były otwarte, więźniowie uciekali z takimi tobołkami. I oświetlone było miasto. Okropność. Po panią, pani Danuto, przyjechał Janekiel. Przyjechał. Przyszedł. 6 dni wędrował do Wilna. Ale to już było, byli Niemcy. Myśmy grali cały czas, był bardzo dobry teatr. Tam był Kurnakowicz, Bażanowska, świetni aktorzy. I czynny był, dopóki byli Rosjanie, teatr był czynny. Graliśmy międzynarodowy repertuar. Przez 2 lata były 3 sztuki radzieckie, zdaje się, a tak grało się amerykańskie, francuskie, węgierskie, polskie, patriotyczne, pastorałki na Boże Narodzenie. To tak było i wtedy właśnie, zresztą to Litwa zajęła, to się nazywało, że tak. No to okropni ludzie. Tak się później zastanawiałam, kto gorszy. Ale to jeśli chodzi o Litwinów, to szauliści, ci nacjonaliści, to ci strasznie nastąpili. Natomiast teatr przyjaźni, ja się przyjaźniłam z aktorami, aktorkę taką bardzo litewską. No. To było, bo weszli Rosjanie i oddali, to się nazywało Litwiną. 16 Republika Litewska, Lietuwiszka, tak. A potem weszli Niemcy 22 czerwca 1941 roku i wtedy już myśmy nie grali, nie. Zostawiliśmy wszystko.
ja wróciłam wtedy, a on przyszedł właśnie. Zastanawiałam się, co mam robić. Pierwszy dzień nie wiedziałam, sprzedawałam gazety, ale o tym mi powiedzieli, co ty sprzedajesz, przecież to jest, jak to się nazywało. W każdym razie nie wolno było, bo to już Niemcy byli, to polska gazeta już nie była polska. To no, nazywała się, że jest polska, ale tego nie wolno było sprzedawać. No, tak zastanawiałam się. Wrócił, przyszedł po mnie mój wtedy narzeczony. 6 dni wędrował, wybraliśmy się pieszo do Warszawy. Długośmy nie szli, 30 kilometrów jakoś może było. Ja powiedziałam, więcej nie pójdę. Już mam pęcherze na nogach. Pojadę, Niemcy nas zawiozą. No i pamiętam, bo tam oczywiście była trupiarnia, jak myśmy szli, dlatego że Niemcy weszli bardzo szybko. Po drodze wszystko palili, zabijali i myśmy potem tą drogą szli do Warszawy. Więc tylko wsie można poznać, że były kominy. Wszystko spalone, trupy niepochowane, jeszcze okropna droga. No i tak wędrowaliśmy, deszcz, dał słońce i to. Ja mówię, w końcu już nie będę szła więcej. I jedzie wóz niemiecki, ja zatrzymałam tego, a oni też. Myślę sobie, aha, to jest pozdrowienie, to nie, to tak zatrzymałam. I zatrzymałam 3 niemieckie ciężarowe wozy. Pytam się, dokąd jadą? Do Warszawy. My też chcemy do Warszawy, bo weźmiecie? Tak. No pamiętam, w tym pierwszym ciężarowym to był taki Johan Berlińczyk, a drugi był Bawarczyk. Każdy mówił inaczej, zanim się dogadałam z nimi, ponieważ uczyłam się niemieckiego, ale to nic niepodobne do tego, jak oni mówią. Mówili. No, do jednego wozu ja wsiadłam właśnie, do drugiego. I do Warszawy jedziemy i tak gadu. Przelecieliśmy jedną granicę, bo to była na Białoruś. Potem druga granica do Małkini już. A nie mówiąc o tym, że w Białymstoku oni poszli do hotelu, przeprosili, że nie mogą, bo tylko Niemcy. Ja mówię, tak, wam się w ogóle z nami nie można zadawać. Zostawili mi broń, wszystko co mieli na samochodach. Tak, oni pierwszy raz jechali do Polski, to oni się nie orientowali, do czego Polacy są zdolni. Także miałam karabiny 2 i narzeczony przychodzi, ja mówię, też masz wóz tam, bo oni śpią. No ale co my z tymi wozami zrobimy? I z tymi karabinami. No więc musieliśmy czekać. To rana, przyszli, zrobili nam bardzo dobre śniadanie. Mieli świetne konserwy. Oni byli przyjacielscy, opowiadali, przeklinali Rosję, bo jechali spod Leningradu i mówili, że tam jest piekło. No i tak gadu, dojeżdżamy do Małkini, a tam taki z trupią głową, czyli gestapowiec albo SS. Halt! I że wyrzuca. Oni tak prosili, błagali, żeby pozwolił nam do Warszawy, bo my jedziemy do Warszawy. A ten mówi, nein, Zurich, no, jak się, ja mu Zurich. Wyskoczyłam, wzięłam się pod boki. Ja mówię, co to jest? To ja z Wilna. Wy jesteście w Wilnie, tak? Jesteście w Warszawie. To ja nie mogę przejechać z Wilna do Warszawy, nie wiem dlaczego. Tam jesteście i tu jesteście. A on tak słucha, mówi,
Proszę bardzo. Wytłumaczyłam mu los. No, także sobie poradziłam z tym. To, że miał trupią głowę, to znaczy Gestapo czy tam SS, to mnie to nie obchodziło, bo byłam strasznie wściekła. Bo to przecież już Małkinia, a z Wilna tyle drogi. I pojechaliście? Tak, oczywiście. No, ci Niemcy chcieli, żebyśmy im pokazali Warszawę. A my mówimy, broń Boże, wam nie wolno się z Polakami zadawać. W ogóle wysiądziemy wcześniej, żebyście byli bezpieczni. Na drugi dzień, a oni gdzieś, myśmy na Rakowieckiej z mężem się zatrzymali, a oni tu Puławska, Rakowiecka, samochody. I patrzymy się, i my tak, żeby nas nie zaczęli witać. Bo jak to Niemcy, żołnierze. Także uciekliśmy, tak żeby oni nas nie zobaczyli, nie zaczęli się witać. Bo przecież jechaliśmy przez półtora dnia, tak? No to takie przygody były z tym podróżą. Ale mówi pani już z mężem, jak szliście ulicą, no bo w międzyczasie był ślub. I ten ślub odbył się właściwie też dlatego, że pani wykonała swój, już można by powiedzieć, tradycyjny gest, czyli złapała się pani pod boki i powiedziała księdzu, co pani mówiła. Nie, to tak. Bo ponieważ myśmy przyjechali do Krakowa, bo mąż był z Krakowa, ale miał w Warszawie koncert za parę dni. Więc myśmy w międzyczasie postanowili, żeby wziąć ślub. I idziemy do kościoła, a ten, o, mówi, to muszą być zapowiedzi, to za 3 tygodnie. Ja mi to się obejdzie. Mogę bez ślubu z nim mieszkać. Nie. To będzie dla konających, wam damy ślub dla konających. I dali ślub dla konających. Ale pani... No. Ale czy pani chciała wziąć ten ślub na pewno? Co? Czy pani chciała ten ślub na pewno? No przecież myśmy sympatyzowaliśmy ze sobą przez ten wybór. To nie było tak, że przyszedł i... Nie, po prostu byliśmy zakochani, więc to... Normalnie. Trwa wojna. Pani trafia do Warszawy. Jesteście państwo w Warszawie. Rodzi się w trakcie wojny pani pierwsza córka. To jest chyba 43 rok, prawda? O ile dobrze pamiętam. Proszę nam powiedzieć, to jest, ja wiem, że to jest bardzo trudny temat dla pani. Pani niechętnie o nim opowiada, ale jak wyglądało to życie pani z małym dzieckiem w Warszawie w roku 43-44? No, 43 to całkiem nieźle. 44 było wesoło. Bo było powstanie. Tak, a to już córka miała rok i 3 miesiące. Całe powstanie. No ale to nie jest opowiadanie. To nie wesołe. Tak. No może coś wesołego, nie? Pan mnie zapyta. A jak myśmy... Jak to wyglądało w Wilnie, czym się charakteryzowaliśmy, szminki, czym się rozmazywali, smalcem, smalcem. No a to głód. Przede wszystkim 1 września w Wilnie. Wszystkie sklepy zamknięte, pieniędzy nam nie dali, a za pieniądze to też nic nie wiadomo, bo nie wiadomo jakie pieniądze. Tam się zmieniały, były złotówki, były lity, były ruble, co jakiś czas inne pieniądze. A zresztą jeszcześmy nie zrobili nic. Przyjechaliśmy 1 września, więc nic się nam nie należało. Tak, to był głód, pamiętam.
że takie przydziały w teatrze były, że taki kawałek czarnego chleba. I tak idę ulicą, niosę ten chleb i idzie taki z kijem kilkunastoletni młody człowiek. Ja sobie myślę tak, czy on mnie wyrżnie tym kijem, żeby zabrać mi chleb, czy też nie. Ale jakoś przeszedł, spojrzał, nie zabrał mi chleba. Bo to ja opowiadałam zresztą chyba w takim filmie jest ten Inny świat. Tak, widzieliśmy fragment na początku z tego filmu właśnie. Ale tam nie ma o chlebie. O chlebie nie pamiętam tej historii. Było Wojsko Radzieckie na widowni. Oglądali jakąś swoją sztukę. Cała widownia tych żołnierzy. A ja stałam z boku i miałam przydział taki czarnego chleba kawałek. I podchodzi do mnie oficer radziecki i mówi, pani odejdzie z tym chlebem. Proszę nie drażnić ludzi tego wojska, tego czarnego chleba. To znaczy, że ci żołnierze, to wojsko było głodne. Tak. Tam też był głód. Ale głód był też, ja wracam do tej Warszawy, o której pani nie chce opowiadać. To były, pani powiedziała coś, już nie pamiętam, czy w filmie, czy w którejś z rozmów, że właściwie zawsze jak ktoś z panią przybywał, to tej osobie nic się nie działo. Że miała pani jakieś wyjątkowe szczęście, że kiedy wokół właściwie umierali ludzie. Tak, bo ja wiem. To znaczy coś mam takiego wrodzonego, że ja wiedziałam, gdzie jest bezpiecznie, a gdzie śmierć czeka. I dlatego mówiłam właśnie, dlatego kto ze mną był, to nikt nie zginął, mogą przeprowadzić ludzi, bo wiedziałam. To znaczy ja to czułam, że śmierć, niebezpieczeństwo. Nie było żadnych objawów poza moim odczuciem. To zawsze, to miałam całe życie, tak. Że tu nie można, mówię, z tego domu się musimy wyprowadzić, powiedziałam. Bo wyrzucili nas Niemcy z mieszkania, któreśmy mieli z mężem. Taką kawalerkę na Mokotowie. I dali nam takie straszliwe mieszkanie, gdzie było 5 pokoi jakichś brudnych, okropnych, nad taką knajpą z karaluchami. I ja mówię, to musimy, ja biorę pośredników od mieszkań sprzedaży i to sprzedamy, a kupuję. I powiedziałam im, to trzeba sprzedać, a te, ja poproszę. 3 pokoje z telefonem nowoczesnym. No i oni przychodzą i mówią mi, że w kolonii Staszica jest na piękne mieszkanie. Kolonia Staszica, wiadomo, piękne drzewa owocowe, wille wśród tego. A ja mówię, nie dziękuję. Tam na pewno nie. Nie pójdę nawet obejrzeć. Mąż się pyta, dlaczego? Ja mówię, bo tam nieszczęście, tam śmierć. Mam, czuję lęk. I tak było. Tam pijanych Własowców w czasie powstania Niemcy wrzucili i oni zażynali ludzie nożami. Taki aktor Maszyński zażynięty. Lepiej nie mówić. A ja to wiedziałam wcześniej, w żarę. Te 2 lata. Tak, ale to już jest takie, że rzeczywiście nikomu się nic nie stanie, jeżeli będzie ze mną, bo ja wiem, gdzie trzeba iść. Dużo biegałam w czasie powstania i wiedziałam, gdzie. Pamiętam,
musiałam dostać, ktoś mnie poprosił przy okazji, żebym zaniosła tam list do rodziny. No i biegnę takim długim, bardzo takie długie podwórze, taki mur. I stanęłam, bo widzę, że ludzie tam machają rękami, to ja się zatrzymałam po tego muru, a oni ciągle, o co im chodzi? Więc podeszłam do nich, mówię, o co chodzi? Bo tam, gdzie pani się zatrzymała, tam każdy ginie, bo jest gołębiarz. Gołębiarz to byli Niemcy wyborowi, którzy na strychu siedzieli i... Snajperzy. Tak, i każdego zabijali. A ja się tam zatrzymałam, nie czułam niebezpieczeństwa. Ja mnie pewno poszedł sikać. Wtedy jak ja stanęłam, to tak człowiekowi bardzo ładnie kule śpiewają, ponieważ dużo w czasie powstania przylatywało po głowie kul. To oni tak ciu, 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 tak ładnie śpiewają, jak przelatują. Jak nie przeleci, to się ich nie słyszy już, bo traci. A tak jak lecą po uszu, to z tego pędu to jest dźwięk taki fajny. Kul się nie bałam. Bałam się wszystkich tych, którzy rozrywają. Tak, bomb, strasznie przeżywałam bombardowanie. Kropli się bałam. To można oszaleć nawet. No ale to może coś wesołego. On pan mnie coś zapyta. Bo ja tak nie wiem, co mam opowiadać. Pani Danuta, teatr też podczas wojny w tej czy innej formie działał. Państwo występowali, prawda? Dla żołnierzy, dla powstańców, dla cywilów? Nie. Mieliśmy świetny teatr. To był Teatr Frontowy Armii Krajowej. Ale myśmy tylko mieli w Warszawie występy dla władz naszych. Wojskowych i na jednym z takich był Miłosz i on potem powiedział, że to był genialny teatr. To Wyszomirski był szefem, tam była Brzezińska, ponieważ w Wilnie zostali, Bielicka i Duszyński zostali w Wilnie, więc nie było ich w Warszawie. I w tym Teatrze Frontowym byliśmy dwie aktorki. Było trzech aktorów, Ciecierski, Fijewski, Tacio. I mieliśmy bardzo dobry repertuar. I była taka wyprawa. Na czym to polegał ten frontowy teatr armii? Dla partyzantek. I wysłali nas, to było dwa tygodnie przed powstaniem, jeszcześmy nie wiedzieli o powstaniu, do Lubartowa, do 47. Dywizji partyzantki i mieliśmy świetny repertuar rzeczywiście i dojechaliśmy do Lubartowa. Mieliśmy dwa samochody, jeden był osobowy, drugi taki bus. Miał dwa dna, tam różne rzeczy były przewożone i siedział Zarzycki, reżyser filmowy, z taką kamerą na kolanach jechał z nami. A benzyna była jakaś dziwna, to się psuło ciągle te nasze samochody. Jak było lotnisko niemieckie, to stanęły nasze wozy. Jak było coś tam, gdzie było niebezpiecznie, to te wozy nie chciały jechać. Coś było w tym, nie wiadomo, czy ktoś cukru nasypał, czy coś. Z wodą była ta benzyna, ale okropna była jazda. No ale w końcu dojechaliśmy do tego Lubartowa i oprócz kierowcy był nieznani nam mężczyźni. W konspiracji to tak było, że
jeżeli ktoś miał jakąś funkcję, to się jego nie poznawało ani nazwisk. Boże, myśmy mieli zresztą wszyscy fałszywe dokumenty. Ja się nazywałam Danuta Nowak z Annopola. Każdy miał inne nazwisko, inne kandydaty. No i dojeżdżamy do Lubartowa, wyszedł ten, który miał punkt. Dojść do punktu, który partyzantka wystawiła, żeby nas przerzucić do lasu, do partyzantki. I za chwilę wrócił blady i mówi, na następnej ulicy jest gestapo, jest pacyfikacja Lubartowa. Mówi, trzeba uciekać. No to dobrze, to się akurat nie chciały ruszyć te samochody, a tu dookoła pola nic, nie ma się gdzie chować, żadnego lasu. No ale jakoś ruszyły te samochody i no, dojechaliśmy do takiego lasu, jakieś lasy były. Więc wjechało się tym wozem tam w ten las, wóz zostawiony, a my, no na razieśmy tam, to było popołudnie. Jeszcze pamiętam, że ja z Brzezińską poszłam i zobaczyłam, pełno było poziomek. No to myśmy nazbierały, ona mi, wiesz co, zrobimy sobie maseczkę. Zjadłyśmy część, a część. No i wracamy do naszych kolegów. A oni przerażeni myśleli, że my jesteśmy ranne, bo w tych poziomkach rozmiecionych na twarzy. Zarzycki to mówi, że chciał mnie zastrzelić nawet. Ja mnie za co? Za głupotę. Jaką głupotę? Przecież to bardzo dobre lacery. A mówimy tak. Myśmy sobie, jeżeli nas Niemcy znajdą i zabiją, no to trudno. Ale jeżeli nie, to nam to dobrze zrobi na dół. Pani Danuto, pani ma te... No i potem myśmy nocowali w lesie. I tak była droga. I taki spadzisty był. Więc my na tej części spadzistej położyliśmy się tak na brzuchach. I patrzymy się, to poświata księżycowa. Właściwie nie było światła księżycowego, tylko coś można było zobaczyć. Więc myśmy leżeli, nikt nie spał tę całą noc, bo to w lesie nie wiadomo co jest w lesie. Tam też różne rzeczy się działy. I takie pamiętam, nigdy pełno było tych świętojańskich robaczków, cudownie latało. I nagle widzimy, leżymy tak, patrzymy się na drogę, koń, ale bezszelestnie, nic, i wóz, i nie słychać nic, i jeździec, to znaczy woźnica siedzi na tym wozie i jedzie, bezszelestnie. On nie słyszy nas, bo my cichutko oddychamy, a my jego świetnie widzimy. Ale nic nie robimy, nie odzywamy się, bo nie wiadomo co. A może by wtedy otworzył ogień do nas, może uzbrojony, nie wiadomo, więc tak przejechał. I bezszelestnie, tośmy widzieli, to było wszystko, co było w czasie tej nocy. Oczywiście nie spaliśmy, jak świtało, tośmy wsiedli w samochód i do Warszawy. Bo tam już nie było punktu. Nie mogliśmy się dostać do partyzantki. Zresztą okazało się, że ta partyzantka, że Goty, 47 dywizja była, zajęli Ruscy, zawlekli ich na Polesie, gdzieś w stronę Polesia i wymordowali wszystkich. To dowiedzieliśmy się potem. A myśmy wrócili do Warszawy i powstanie było za parę dni. Znaczy, kazali nam
nie pozwolili nam być w Warszawie, dlatego że wyjeżdżając wszystkim mówiliśmy, że jedziemy sobie na wakacje na 2 tygodnie, a tu nagle wracamy, więc byliśmy częściowo w Zalesiu, pod Warszawą gdzieś. Czekaliśmy na rozkaz, dostaliśmy rozkaz, że będzie powstanie w niedzielę, to 29 czy któryś tam. I wszyscyśmy się stawili i u Ciecierskiego, na Nowakowskiego czekaliśmy. Czekaliśmy sobotę, czekaliśmy niedzielę, czekaliśmy poniedziałek. We wtorek rano rozeszliśmy się, to był dzień powstania. Potem dowiedzieliśmy się, że jest powstanie właśnie. Godzina, bo to było pierwszego. I tak ta nasza partyzantka. No, ale dzięki temu, żeśmy się nie dostali do partyzantki, to żyje. Bo Ruscy wymordowali wszystkich. No, co tam jeszcze? No, same wesołe rzeczy opowiadam. Po wojnie, pani Danuto, trafiła pani do Krakowa. Do teatru po do Krakowa. Po powstaniu? Do Starego Teatru, po wojnie. To był pierwszy no adres to teatru. Tak, nie od razu do teatru się. To było okropne. Dlatego bym nigdy w Krakowie nie mieszkała. Bo ludzie bardzo nas, krakowiacy, nie lubili, to znaczy bali się, że my po powstaniu zrobimy powstanie w Krakowie. Dlaczego mieliśmy robić powstanie w Krakowie? Ale bali się strasznie. I dlatego niechętnie byli dla nas, niechętni. No ale jednak jakoś pomagali. Mój mąż oczywiście wrócił się, bo zostawił w Warszawie swoje kompozycje, czy jakieś tam nuty, nie wiadomo. I nagle dowiaduje się, że on jest na robotach w niewoli w Chrząstowie pod koniec pola. Ja go mam wyciągnąć z obozu. Tak, ale miał kolegę wspaniałego w Krakowie, który mi daje 5000 i mówi tak: jedziesz do Częstochowy, przysiadasz się do pociągu do koniec polu, w koniec polu wysiadasz, idziesz do kościoła, do proboszcza w Chrząstowie, a dalej to już on będzie. Czyli całą marszrutę. To było wszystko konspiracja taka, że można było znać całe siatki przez Polskę, gdzie, jeżeli ktoś działał takich. I ten kolega dał mi te pieniądze i ja tak wędrówki nie będę opowiadać, bo to są i śmieszne. Tak, noclegi w Częstochowie. To tam spali w kuchni, to po 10 zł. Ja mówię, może być drożej. No to w pokoju weszłam, tam taki był, co? Fotografię retuszował. I ja mówię, on mówi, pani się kładzie i śpi, bo ja tu będę całą noc retuszował. A ponieważ kanapa, tam nie było pościeli, nic, no to się położyłam. Ale z tymi, co tam w kuchni spali, umówiłam się o 4 w nocy, że idziemy zająć pociąg na koniec pol. To trzeba w nocy, to pociągi, które zanim stoją na torach, jeszcze nie na stacji. No więc, a to takie handlarze, kombinatorzy, nie różni. Poszłam w nocy z nimi, zajęliśmy sobie wagon, przedział osobowy, wspaniale. W nocy. O 8 rano pociąg wjeżdża na stację, a Niemcy podchodzą, raus, raus. Wszystkich nazywali z tego pociągu. Sami siedli tam, bo to były przedziały osobowe. I pociąg ma ruszać, ale widzimy, że jest wszyscy do przedziału takiego
towarowego. Ale nawet tak było, że było widać nogi, to jakiś taki poboc czy coś, nie wiem. W każdym razie wszyscy się władowali. Ja już nie mam miejsca, ale myślę sobie tak, tu są ludzie szersi, ale nogi to można między tej i na czworakach, między nogi. Wbiłam się w ten wagon, a jak już tam pociąg ruszył, to ja zaczęłam się wybijać do góry. Przeklinali mnie okropnie, bo tam taki ścisk był, że jeszcze jedna się tam wbijała. No ale tak dojechaliśmy sobie elegancko do tego. Do koniec pola? Do koniec pola, a w koniec pola Niemcy raz wszystkich do obozu. Ja sobie myślę, tak nie będzie. On wszystkich, ten Niemiec, taki oficer, wypycha do drugiej sali. A ja się nie pcham, jestem na końcu sama. I wypinam się, miałam luźny płaszcz. Wypinam się i mówię do tego oficera. Jestem w ciąży, a mój mąż tu pracuje. Nic podobnego, bo nie było, to wszystko było kłamstwo. Znaczy mąż był w obozie pracy, ale ja w ciąży nie był. No i ten oficer mi się ukłonił. I pokazuje wyjście z dworca. Skoro w ciąży i mąż pracuje, no to wyszłam sobie i idę do tego księdza proboszcza. Do chrząstowa. No, a ksiądz proboszcz kończył mszę, zabrał mnie na plebanie, ponieważ było mokro, strasznie zmoczona, no to mi dał szlafrok. I pan, nigdy nie zapomnę smaku tego makaronu ze skwarkami. Boże, jakie to było dobre. To takie rzeczy, ja mam takie wspomnienia, jak do filmu na Zakazane piosenki. Próbne zdjęcia, przyjechałam do Łodzi i dostałam talerz jajecznicy. Boże, ja tylko nie zapomnę smaku tej jajecznicy. To były okresy głodu. Tak, te makaron, czy te, to już będę całe życie pamiętać. Smak tego. No i proboszcz mówi, będzie hrabina chodzić, bo tu jest pałac, a to ja jej powiem, o co chodzi. No i taka hrabina w takim deszczu, było to, ona z takimi dwoma ciężkimi bańkami mleka, chodzi po wsi i dla dzieci ze dworu, z pałacu, targa mleko dla dzieci na wsi. Taka pani hrabina właśnie, dobra. No, ksiądz jej powiedział, że ja przyszłam wydobyć męża z obozu. Dobrze, po południu będzie ta sprawa załatwiona. Więc idzie ze mną ksiądz proboszcz do obozu. Poznaje mnie z dolmeczerem, czyli z takim tłumaczem i mówi tak, tutaj pani poczeka, jak będą z obozu wracali, a jeszcze, ale to mi tylko tłumaczy, że tu przyjdę po południu, bo w międzyczasie pani hrabina dostarcza mi dokument zwalniający mojego męża z obozu. Ponieważ w pałacu byli Niemcy i ona mogła załatwiać takie rzeczy. Więc ja sobie poszłam z tym zwolnieniem mojego męża do tego obozu po południu, tam siedziałam, czekałam. Wtedy weszli wszyscy złapani w pociągu. Pani mówi, już tu jest? Ja mówię, tak, ale ja nie jestem w obozie, ja przyszłam po męża. A oni wszyscy zgarnięci, bo się dali za tego, co wyrzucał ten z pociągu, z koniec pola. Cały ten pociąg, z koniec pola. I mąż został uratowany. No i potem czekam, jak wrócili, zwalniam męża, mówię, chodź, jesteś wolny, wychodzimy, on ma kartę zwalniającą,
A mnie nie wpuszczają, bo ja nie mam nic. Żadnego zwolnienia. Mówię, nie, zostaję w obozie. Na szczęście był dolmetszer, złapałam tego dolmetszera i on wiedział, że ja tylko przyszłam po męża i wyszłam z tego obozu, dzięki Bogu. Tak, tak się to różnie właśnie, tak zwolniłam właśnie męża z obozu. Wracając do teatru, pani Danuto, to jesteśmy w Starym Teatrze, bo to jest pierwszy właśnie adres. Właśnie, coś wesołego, bo nudne rzeczy opowiadam. No właśnie, wchodzimy do Starego Teatru. Jak pani do niego trafiła? Do Starego Teatru? A właśnie. Okazuje się, że ja nie jestem nikomu potrzebna, ale w Starym Teatrze wystawiali sztukę, gdzie grał Ciecierski i chyba Małynicz, jeszcze. Moi koledzy aktorzy, którzy mnie znali z Wilna, w ogóle wiedzieli, że jestem aktorką. I potrzebna była dziewczynka 14-letnia. Wobec tego oni mówią dyrektorowi, że ja się nadaję na to, żeby zabrać tę dziewczynkę 14-letnią. To był, ja byłam młoda wtedy, to był rok... 46. Dyrektor mnie obejrzał. Przodu, z tyłu, kazał mi się przejść, tak, tak, powiedział, dziękuję. Nie, nie odpowiadałam. To był zresztą Rotoma. Bujański. No za jakiś czas, no nie mają tej dziewczynki aktorki, więc znowu posyłają po mnie, znowu on mi się każe przejść tam i nazad. Z dużym obrzydzeniem, ale, ale zgodził się, angażował, bo nie ma wyjścia, trzeba zagrać. No więc ja grałam tę dziewczynkę, 14-letnią, oczywiście z Małynicz, moją profesorką, Ciecierskim, bardzo dobrze się czułam tam. Przychodzi po premierze krytyk teatralny do mnie, Kydryński się nazywał, ale nie ten od śpiewu, tylko... Juliusz Kydryński. Co? Juliusz Kydryński. Juliusz, tak. Buś, na niego się mówił Buś Kydryński. On przychodzi do mnie i mówi tak, jak ci się dziecko podoba? Ja biegnęłam, powiedziałam, bardzo proszę. Na drugi dzień przyszedł, bardzo panią przepraszam, ja miałam 30 lat. Bardzo panią przepraszam, ja mówię, nie ma za co, to komplement. I tam też na deskach Teatru Starego w Krakowie. Grałam 7-letnią, zastępstwo miałam. Bo ona miała komunię czy coś takiego. No więc taką sukieneczkę, taką łaszko, taką. I ja idę. To się nazywała Beksa ta sztuka. Pojęcia nie miałam co, ale jak Beksa to życzy cały czas. No i idę, tam taki chłopczyk, który grał, jeża, podstawił mi nogę i mówi, ty dzisiaj grasz? Ja mówię, tak, ja się. No i ryczałam, ile się dało. Teksty wymyślałam. Dzieci się widownia bawiła wspaniale. Ja też. I tam też w tym teatrze. Ja tak. Tak, co w tym teatrze? No w Starym Teatrze. Zobaczył panią Leonard Buczkowski. No ale nie na Beksie. Tylko nie na Beksie. Tylko ja grałam farsy. Tak. Tam powiedziano jednego dnia coś, ja już nie pamiętam, jakąś grałam sztukę.
To była farsa amerykańska, Roxy. Mówią, dziś będzie filmowa ekipa, bo szukają mężczyzny. Potrzebny jest do filmu aktor. A to Śmiałowski tam grał. No to niech sobie oglądają. I po przedstawieniu przychodzi do mnie. Prosimy panią na próbne zdjęcia do Łodzi. Dyrektor mówi, że mówi nie ma. Tak powiedział, o mnie nigdzie nie puści. Bardzo mnie nie lubił dyrektor. To był taki malarz. Dwóch było. Mniejsza z tym. I powiedział, że da żadne próbne zdjęcia. Nie pojadę, mowy nie ma. Ale była pani Selwerowiczowa, reżyserka. I ona mówi, słuchaj, nic się nie ma. Wielkanocne święta, teatr jest nieczynny. Pojedziesz na próbne zdjęcia, a ja wezmę wszystko na siebie w razie czego. I pojechałam na próbne zdjęcia do tych zakazanych piosenek. A to jajecznica była, tak. Dobra, ze skwarkami. To też te niezapomniane potrawy. Bo przecież głód był po powstaniu wszędzie. No i zapomniałam nawet w tych próbnych zdjęciach, a potem przychodzą do mnie z kontraktem, żebym podpisała w maju, że gram w filmie w tych zakazanych piosenkach. To może my teraz poprosimy o mały fragment. Czego? Piosenek? Zakazanych piosenek? No, jeszcze wtedy wyglądałam nieźle. No gdzie? O Jezu, ciągle to samo teraz. Thank you.
tego oglądać. Dlaczego? Tak? Nie, bo to nie jest takie, no to nie dobra scena. Taki melodramat. A po tym filmie została Pani właściwie pierwszą powojenną gwiazdą w Polsce. Zawsze to pokazują, ja to jest to, nie lubię tej sceny, to ja zawsze pokazuję. A tyle jest innych, ciekawszych. A lubiła się Pani siebie w tym filmie generalnie? Czy ja się tak. Lubię? Była Pani zadowolona z tej roli, poza tą sceną? To już nie, więc ja bardzo lubiłam grać w tym filmie, to znaczy cieszyłam się, to był mój pierwszy film. Więc to wielkie emocje przeżycia. Pamiętam pierwsze ujęcie nawet. Tak, ale na premierze to włos rwałam na głowie. Bo przede wszystkim nauczyłam się. Reżyser mi nie pokazywał materiału, bo się bał, że ja mogę zmienić rolę. Bo to co tydzień pokazywali to, co się nakręciło. Ja nic nie widziałam, dopiero zobaczyłam na plaży, na premierze. I wtedy przeraziłam się, bo zbliżenia całej twarzy mnie nie robili żadnych uwag. Ja grałam sobie jak chciałam, a ja grałam teatralnie, ponieważ to był pierwszy film. Ja nie znałam jeszcze, ja się uczyłam dopiero, jak się gra w filmie. I zbliżenia, a ja robię różne miny. A na zbliżeniach wystarczy, że oczy powiedzą to, co potrzeba. Wyraz twarzy, a nie żadne miny. No niestety mnie nie robiono żadnych, reżyser nie robił mi żadnych uwag, jak mam robić, jak mam grać. A to ja tak hulej dusza, jak sobie. Tak jak w teatrze, to grałam w filmie. Dopiero się sama musiałam nauczyć, jak trzeba grać w filmie. Znalazła się Pani, stała się Pani bardzo popularną osobą, niewątpliwie w Polsce wtedy po tym filmie. Znalazła się Pani na pierwszej okładce przepięknym zdjęciem, na pierwszej okładce magazynu Film. Jak wyglądało w 1946 roku życie młodej aktorki, która zostaje gwiazdą? Ja chodziłam w tym ubraniu, ponieważ w filmie mi powiedziano, że nie mają ubrania, tylko żebym grała w swoje. To potem chodziłam w tym, co miałam. To było z darów jakichś po powstaniu. No to zaczęli mówić, patrzcie, chodzi w tym ubrania, co w filmie, żeby wszyscy widzieli, że on gra. Takie różne złośliwości. Ale było to miłe, że ludzie podchodzili. Widali, poznawali. No Jurek, na Jurekka to już się dziewczyny rzucały. Ja do żeńskiego, bo strasznie były zakochane wszystkie w Jurku. Jurek, który nie żyje, to był naprawdę cudowny kolega. On był pozbawiony wszelkiej złośliwości, sama dobroć. Dobry kolega. Serdeczny taki. Ale ta popularność, którą pani przyniósł pierwszy film, to było nic w porównaniu z popularnością, którą przyniósł pani film, który wszedł na ekrany 2 lata skarb. Później, czyli Skarb. Skarb nie tylko mi przyniósł popularność, ale i pieniądze. Wreszcie mogłam ubrać rodzinę, bo po sceniu nie mieliśmy nic. Moją mamę, moją córeczkę, tak, ubrać jej prezenty i sama się ubrać. To były pieniądze, wtedy pierwsze pieniądze. Poza piosenki to tyle, nie, powiedzieli, że nie mają.
pieniędzy to tam na co, to także na jedzenie starczyło, a skarb to... Ale ja jeszcze w międzyczasie kręciłam taki film bezpośrednio no, po zakazanych piosenkach. W jesieni nakręciliśmy film 2 godziny. Ten film pokazywano w teatrze u nas w Rozmaitości, bo chcieli zobaczyć. To jest ważny film, bardzo ważny, bo to jest pokazane 2 godziny, co się działo zaraz po wojnie. Te przemieszczanie się ludzi z zachodu na wschód, ze wschodu tu, szabrownicy, donosiciele, uwięzieni, wariaci. No, cała w przeciągu 2 godzin pokazane w miasteczku przeróżni ludzie i ich sprawy, i porachunki, i to, co zrobiła z nimi wojna, i co zamierzają robić. Czyli to jest rodzaj dokumentu. A oni, nie pokazując tego filmu, uważali, że jest niedobry. U nas Grzegorz Jarzyna, reżyser, powiedział, to jest bardzo dobry film. A przede wszystkim jest dokumentem, pokazuje, co się działo bezpośrednio po wojnie w Polsce. Te przemieszczanie tych ludzi, te różne szabrownicy, to na zachód, ci ze wschodu. No, to były ci, co z obozu wychodzili. Także to jest ważny film. Fragmentu tego filmu nie mamy, ale mamy fragment skarbu. No to jest przed skarbem. Mamy skarb, zastanawiam się, czy tę scenę pani skarb to, teraz zobaczymy, pokazuje, lubi. Jak się żyło w Warszawie. To rzucimy okiem? Tak. Na fragment? Ale znowu nie ze mną, tylko takie inne. Nie, broń Boże, bez pani. Taki ogólny pani. Śpiewają. A siebie? Jak niektóre sceny lubię, niektóre nie lubię. To zależy. Ja jestem krytyczna bardzo, jeśli chodzi o siebie. Ale człowiek się uczy bardzo na filmach. Sam, co na knoci, to się nauczy. Do dziś dnia. Ale właśnie nauczyłam się, oglądając błędy, które porobiłam, nauczyłam się na błędach swoich.
Co teraz? Czekam na pytanie. No na teatr, bo wróciła Pani, był Kraków, był przystanek w Łodzi, prawda, po Krakowie i potem już warszawskie teatry. Do dzisiaj warszawskie teatry. Jest no tak. Pani aktorką, etatową członkinią zespołu TR Warszawa. No właśnie, 100 lat już skończyłam, a gram w dwóch teatrach. W Narodowym i w Rozmaitościach i zaproponował mi Teatr Żydowski. No właśnie, chciałem o to zapytać. Ale to jest ciekawa propozycja, ponieważ Ida Kamińska, żydowska aktorka światowej sławy, nakręciła film pod tytułem Sklep przy głównej ulicy i ten film był. Ona była nominowana do Oscara za tę rolę w tym filmie. Ja znałam Idę, to światowej sławy aktorka, wspaniała. Byłam na jej jubileuszu i jak ona dostała tę nominowaną do Oscara, ambasador amerykański zrobił u siebie w prywatnym mieszkaniu kolację, przyjęcie na jej cześć i zaprosił jeszcze paru aktorów. Ja byłam na tym przyjęciu ambasadora na cześć Idy. I teraz oni się zwrócili do mnie, żebym zagrała tę rolę, którą ona w filmie gra, właśnie do której dostała nominację do Oscara, żeby zagrać to w teatrze. To znaczy z tego scenariusza piszą scenariusz na scenę. Ja mówię, to jest wielkie ryzyko dla mnie, bo to wielka aktorka i nominowana do Oscara. Więc ja się boję, że to mogę sknocić. No tak. I teraz tam pisze reżyser, pisze scenariusz. Łukasz Kos będzie reżyserował, proszę? Prawda? Łukasz Kos będzie to reżyserował. Łukasz Kos i Łukasz pisze właśnie. Tak. I to będzie w tym sezonie, więc proszę drodzy Państwo sobie odnotować, że Pani Donata Szaflarska wkracza na kolejną scenę. Zgodziłam się, bo to jest ciekawa propozycja. A poza tym nasi aktorzy grają w żydowskim teatrze. Bo to jest tak samo teatr jak nasz, jak każdy inny i nie robi się żadnych różnic. My nie jesteśmy aktorzy antysemitami, ani żadnymi innymi. Nie. Aktorzy się różnią tym, że wszyscy artyści świata są dla nich ważni. Nie ma niechęci. Podział. Pamiętam, jak byliśmy w Wilnie, to przysyłano najwspanialszych artystów i zespoły. Ja tam poznałam, zachwyciłam się, odkryłam właściwie, bo to jeszcze był student konserwatorium. Później światowej sławy, pianista. I teraz uciekło mi przecież, ja o nim opowiadałam swojemu mężowi, że jest taki utalentowany student konserwatorium w Moskwie. Emil Gilels, światowej sławy pianista, on już nie żyje, Emil Gilels. Ja go poznałam, z nim rozmawiałam, bo oni po prostu w naszym teatrze zrobili taki koncert, sprowadzili największych aktorów, skrzypaczkę, pianistę, swoich tych wybitnych ludzi. Oni przywozili balet Moisiejewa, widziałam, Oistrach grał, wybitnych artystów okupowanych, do okupowanych terenów przywozili. I Emil Gilles mnie zachwycił. Tak, jakiś brzydel, taki niedźwiedź wchodzi na scenę.
i zaczął grać, grał. W tej chwili uciekło mi, nieważne zresztą, bo i tak państwo nie usłyszą tego. No więc zwróciłam uwagę, że to jest jakiś genialny pianista. I kupiłam jakiś kwiatek taki. Poszłam do... On był sam w garderobie. I rozmawialiśmy jak gęś z prosięciem, bo ja nie znałam rosyjskiego, on nie znał polskiego. Ale dogadaliśmy się. Dowiedziałam się, że za granicą był tylko raz w Wiedniu, że jest na ostatnim roku konserwatorium. I dał mi, odłamał kwiatka i dał mi swój bilet. Emil Gilels. Minęło 6 lat. W Krakowie jestem, chodzę do teatru. W garderobie patrzę się. Zdrasujcie, Emil! On mnie poznał, bo ja tam w Wilnie poszłam do niego z kwiatkiem i rozmawiałam właśnie, mówię państwu. I on mnie zapamiętał i ja jego zapamiętałam. I tak witaliśmy się bardzo serdecznie, a on już miał światową sławę. A jak ja o nim opowiadałam Ekierowi, swoim mężowi, to nic nie wiedział. Ja tłumaczyłam, że to jest fantastyczne. Potem chciał się z nim zobaczyć, ale nie udało mu się. A ja się mogłam zawsze zobaczyć swoim. A wie pani, no to dlaczego ja się ucieszyłem, kiedy się dowiedziałem, że pani będzie grała w Teatrze Żydowskim w tym sezonie? Tak? Bo pani powiedziała kiedyś, że jak przestanę grać, to umrę. No tak. I wspaniale, bardzo mnie to cieszy, że nieustająco w każdym sezonie pani wkracza na deski teatralne. Że się oddala śmierć? Myśli pan? A ja tak nie myślę o tej śmierci ostatecznie. To jest rzecz normalna. Poprosimy o ostatni fragment. Jaki znowu? Nie mogę powiedzieć pani tam. Takie niespodzianki? Mała, na koniec. Co? Nie oddam pani w ręce państwa. Nie wiem. Ale może państwo chcą jakieś pytania zadać? Panie, panowie, jedna, jedyna Danuta Szaflarska. Pani Danuto. Mamy tutaj taki obyczaj na naszych spotkaniach, że na koniec każdy nasz gość otrzymuje na pamiątkę tego spotkania swój portret autorstwa znakomitego rysownika Robala, więc przekazuję pani. Proszę, drodzy państwo, rzucić okiem. To jestem tutaj taka trochę wystraszona, jak przed tym spotkaniem. No. Będzie na ścianę? Proszę? Będzie na ścianę? Nie, na ścianie to ja nic swojego nie wieszam, ani fotografii, ani portretów żadnych. Nie. To co z nim zrobimy? No. I z bukietem? Dziękuję, bo to też wezmę będę. Thank you.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zobaczymy. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję bardzo. Siadajcie, siadajcie. Bardzo przepraszam, że Państwa wynudziłam, bo niestety jakieś podure rzeczy opowiadałam, a ja lubię wesoło, żeby było. Więc nie wiem, może Państwo jakieś pytanie mają, albo już mają dość z sobą. Ja odnoszę wrażenie, że jednak było bardzo wesoło, Pani Danuto. Proszę? Było bardzo wesoło, prawda? Było wesoło? O Jezu, jak mnie to przeszkadza na tym. Ja bardzo Państwu dziękuję, jesteście wdzięczną bardzo publicznością, serdeczną. I przykro mi, jak nie... Bo takie mam uczucie zawsze, że oczekiwali Państwo coś ciekawego, a nic takiego nie było. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja żyję 100 lat. Tyle ciekawych rzeczy się wydarzyło w moim życiu. I śmiesznych, i smutnych, i strasznych, i bardzo wesołych, ale ja jestem na ogół wesoła, więc starałam się, żeby jakoś tak więcej wesołych rzeczy zdarza. Tylko taki wybrałam sobie okres, to znaczy XX wiek, który naprawdę dostarczał bardzo dużo niespodzianek. Paskudny. Dobrze, że Państwo są młodzi, bo może w tym XXI będzie lepiej. Życzę, żeby było dobrze, szczęśliwie i żebyście kochali życie, bo to jest coś, co mamy największy dar. Jakie by nie było, jak się kocha życie, to łatwiej jest żyć. Nawet jak się ma kłopoty, różne zmartwienia. Więc życzę bardzo dużo szczęśliwego życia, radosnego. Dziękuję. 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 Dziękuję.